Już wkrótce na antenie TVN7 kolejny sezon Hotelu Paradise i produkcja zapowiedziała zmiany. Wiemy, kto zaśpiewa nowy singiel i kiedy rusza 6. sezon. Na ten moment widzowie Hotelu Paradise długo czekali. Już 29 sierpnia na antenie TVN7 rusza kolejna edycja randkowego show, a nowi uczestnicy będą mogli znaleźć miłość. W 6. edycji Hotelu Paradise z pewnością nie zabraknie też wielu zawirowań i zaskakujących momentów. A jakie zmiany czekają na widzów? Chodzi o datę emisji, wielkie zmiany w 6. edycji Hotelu Paradise. Hotel Paradise od pierwszej edycji niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, a niektórzy uczestnicy randkowego hitu TVN7 faktycznie znaleźli w nim miłość. Tym razem uczestnicy 6. edycji Hotelu Paradise będą szukali miłości i przygód w Panamie, gdzie trafią do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Niedawno do sieci trafiła nowa piosenka do kolejnej edycji Hotelu Paradise, którą wykonała Nana Majos, znana z 4. edycji Hotelu Paradise. A jakie zmiany czekają na widzów randkowego hitu TVN7? W oficjalnym komunikacie stacji TVN7 czytamy, że program rusza od 29 sierpnia o godzinie 20:35. Od poniedziałku do piątku. To oznacza, że 6. edycję Hotelu Paradise widzowie będą mogli śledzić aż 5 razy w tygodniu. Zobacz także, Hotel Paradise, Oliwia i Kuba rozstali się? Jest komentarz. Prowadząca Hotel Paradise pozostaje niezmiennie Klaudia L. Dursi. Modelka ostatnio zmagała się z problemami zdrowotnymi, a na Instagramie publikowała zdjęcia z kroplówką. Tutaj obejrzycie nowy singiel do 6. edycji Hotelu Paradise w wykonaniu Nany Majos. Czekacie?